podczas uwielbienia miałem takie widzenie, dwa w sumie, dwa takie obrazy. W jednym był domek taki letniskowy w kształcie trójkąta, drewniany, zabite, i okna były zabite deskami. W środku tego domku była taka bardzo, była takie mini słońce, taka bardzo jasna, ognista kula. W drugim widzeniu widziałem Boga siedzącego na tronie, którą tą kulę na dłoń tak wysuwa w moim kierunku. I o co tutaj chodzi? Ten domek to jesteśmy my. Deski, które zabija, którymi zabite są okna, to są nasze ręce. A to światło to jest Duch Święty, to jest Duch w nas. Więc żeby ono się zamanifestowało, żeby to światło wyszło z tego domu, żeby ono wyszło przez nas do ludzi, musimy w ogóle rozwalić te deski. Musimy zacząć pokonywać strach. Musimy zacząć rozwalać po prostu te belki, które blokują światło. Bo tak długo, jak nie działasz wbrew swojemu strachowi, tak długo nie zobaczysz prawdziwego manifestu ducha z ciebie. I tylko wtedy, gdy zaczniesz to rozbrajać, będziesz w stanie zamanifestować prawdziwego Jezusa w tobie. Amen. Amen.